Cześć, witajcie. Firma OnePlus zaprezentowała niedawno swój pierwszy otwierany smartfon OnePlus Open. Ja już go dla Was testuję, ale we współpracy z producentem, zaznaczmy, postanowiłem podzielić się z Wami moimi 10 argumentami przemawiającymi za wyborem tego właśnie smartfonu, które nasuwają mi się po pierwszych kilku dniach jego użytkowania. Nie ukrywam, film ten powstaje we współpracy z OnePlusem, ale wszystkie opinie, które w nim usłyszycie, to są moje własne spostrzeżenia, takie od serca, takie, którymi sam siebie przekonywałbym do zakupu tego urządzenia. Pierwszym, co przemawia na korzyść OnePlusa Open, jest jego wygląd. Trzeba przyznać, że telefon wygląda dosyć atrakcyjnie. OnePlus wybrał na nasz rynek bardzo fajny zielony kolor obudowy, który bardzo fajnie współgra z ramką o podobnym kolorze. Smartfon ma też subtelny, wąski zawias, no i dużą wyspę z aparatami fotograficznymi na pleckach. Ktoś mógłby powiedzieć, że źle, że ta wyspa wystaje. Właśnie, że nie, moi drodzy. Bo właśnie dzięki tej wyspie bardzo wygodnie trzyma się ten telefon. Mamy doskonałe oparcie dla dłoni. Bez względu na to, czy telefon jest zamknięty, czy też otwarty. Opieramy sobie dłoń, dzięki czemu trzymanie tego smartfona jest naprawdę mega komfortowe. Wierzcie mi. Dzięki temu, zdawałoby się drobnemu szczegółowi, ten telefon bez problemu daje się obsługiwać i trzymać jedną dłonią. Kolejną istotną rzeczą, którą przekonuje OnePlus Open, jest zestaw, który mu towarzyszy. W dobie, kiedy z pudełka wyjmujemy praktycznie wyłącznie sam telefon, OnePlus dodaje nie tylko przewód USB, nie tylko dedykowaną ładowarkę, ale też bardzo porządny pokrowiec chroniący obudowę telefonu. Kolejną rzeczą, za którą muszę pochwalić OnePlusa Open, są jego wyświetlacze. Po pierwsze, mają to, co lubią najbardziej, wysoką jasność. To jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z telefonów na świeżym powietrzu. W słoneczne dni nie będziecie mieli problemu z odczytaniem treści zarówno na ekranie zewnętrznym, jak i na ekranie wewnętrznym. Barwy, które prezentują te ekrany, są oczywiście bardzo soczyste, bardzo ładne, bo to są wyświetlacze Fluid AMOLED z technologią LPPO 3.0. Do tego jeszcze zewnętrzny wyświetlacz chroni nowo opracowane szkło, które ma być jeszcze wytrzymalsze niż słynny Gorilla Glass Victus. To chyba dobra prognoza na długotrwałe użytkowanie tego telefonu. Powiedziałem o wysokiej jasności, a konkretnie jasność ta w szczycie dochodzi do 2800 nitów, a typowa jasność to 1400 nitów. Co ważne, na obu wyświetlaczach, zarówno na zewnętrznym, jak i na wewnętrznym, ta jasność jest na tym samym poziomie. Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,31 cala, czyli jest zbliżony zarówno proporcjami, jak i rozmiarem do wyświetlacza w typowym smartfonie. To nie jest żaden zwężany wyświetlacz, to nie jest żaden pomniejszony wyświetlacz, tylko normalny, praktyczny wyświetlacz do użytkowania na co dzień bez otwierania obudowy. Kiedy będziemy potrzebowali większego ekranu, możemy sobie go otworzyć i mamy przekątną już 7,82 cala, co jeszcze ważne, bez szpecącej, rzucającej się w oczy fałdy. Nie ukrywam, tutaj ta fałdka nadal jest, ale ani nie jest specjalnie wyczuwana pod palcem, ani też nie rzuca się szczególnie w oczy. Za wyborem takiego właśnie otwieranego smartfona przemawiam też możliwości, jakie daje właśnie ta składana obudowa. Możemy sobie go postawić jak namiocik, żeby oglądać filmy na zewnętrznym wyświetlaczu. Możemy również sobie uczynić z telefonu jego własny statyw i robić sobie selfiaki którymś z głównych tylnych aparatów fotograficznych, które są tutaj naprawdę wypasione, ale o nich za chwilkę. Oczywiście duży rozkładany wyświetlacz daje również możliwość podzielenia go i to nawet między 3 aplikacje. Naturalnie aplikacje mogą też pracować w formie pływających okienek, które sobie możemy dowolnie przesuwać. To jest bardzo łatwe i bardzo wygodne. A kolejnym, piątym już argumentem, którym przekonuje sam siebie do wyboru OnePlusa Open, są jego głośniki. Smartfon ten ma 3 głośniki, które grają bardzo donośnie, ale zarazem czysto, oferują nawet nieco basu, grają naprawdę świetnie i doskonale nadają się nie tylko do tworzenia ścieżki dźwiękowej do gier, ale również sprawdzą się przy oglądaniu filmów, a nawet umożliwią nagłośnienie jakiejś tam drobnej imprezki w plenerze. Stawiamy sobie telefonik, tak on sobie odtwarza. Po prostu czysta przyjemność.
Już po pierwszych sekundach użytkowania tego smartfonu zwróciłem również uwagę na rewelacyjną haptykę, czyli na świetny mechanizm wibracji. On sprawia naprawdę doskonałe wrażenie, idealnie współgra z tym, co dzieje się na ekranie. Dawno nie użytkowałem telefonu z tak fajnymi wibracjami. Niby szczegół, a jednak bywa czasem istotny i czasem potrafi zachwycić. Następnym szczegółem, którym kusi OnePlus Open, jest suwaczek powiadomień. Wierzcie mi, to jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające dyskretnie wyciszyć telefon wtedy, kiedy po prostu zajdzie taka potrzeba. Spotkaliśmy kogoś ważnego, normalny smartfon trzeba wyjąć, żeby na ekranie naklikać wyciszenie. A tu po prostu sięgamy dyskretnie do kieszeni, przesuwamy suwaczek i telefon wyciszony. Co więcej, jednym rzutem oka od razu widzimy, czy mamy powiadomienia wyłączone, czy jest w trybie wibracji, bo suwaczek, musicie wiedzieć, ma 3 tryby, czy też dźwięki są po prostu normalnie włączone. Jak przystało na smartfon o składanej i otwieranej konstrukcji, OnePlus Open ma też flagowe wnętrze. W środku pracuje Snapdragon 8 drugiej generacji wraz z szybkimi pamięciami LPDDR5X i UFS 4.0 o pojemnościach 16 plus 512 GB. Dużo dobra, prawda? Taki zestaw po prostu musi zapewniać doskonałą wydajność i taką właśnie wydajność ten smartfon ma. Czy mobilny pracownik, czy wymagający gracz, każdy będzie zadowolony z wydajności tego smartfonu. Tego jestem stuprocentowo pewien. A skoro wspominam o pracy, no to w tym wypadku zaczyna być istotna też pojemność akumulatora. Utarło się, że składane smartfony mają stosunkowo niewielkie akumulatory, bo w obudowie niestety nie ma zbyt wiele miejsca. Na szczęście OnePlus podzielił akumulator na dwie części, umieścił po jednej sekcji w każdej z połówek obudowy i sumarycznie dało to pojemność 4805 mAh, która bez problemu jest w stanie utrzymać przy życiu ten smartfon przez cały dzień, nawet kiedy go intensywnie wykorzystujemy. Natomiast przy spokojniejszej eksploatacji wytrzyma i 2 dni, czyli zachowuje się tak jak typowy smartfon w 2023 roku. W niczym ten składek nie ustępuje smartfonom o tradycyjnej, nierozkładanej budowie. Na wstępie wspomniałem już, że w zestawie mamy ładowarkę, ale nie powiedziałem Wam, że jest to szybka ładowarka o mocy 67 W, która naprawdę sprawnie naładuje nasz akumulator, nawet jak nie mamy na to zbyt wiele czasu. Pora na ostatni element, który przemawia za OnePlusem Open. To jego aparat fotograficzny. Logo legendarnej marki Hasselblad jest tam nieprzypadkowo. To jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, aparat, jaki można mieć w otwieranym smartfonie. Główna matryca ma 48 megapikseli i jest to nowa matryca od firmy Sony, która przechwytuje więcej światła, dzięki czemu zapewnia doskonały obraz w każdej sytuacji. Aparat ten ma oczywiście optyczną stabilizację obrazów, czyli nada się do fotografowania po zmroku, ale także do kręcenia dynamicznych filmów w ruchu. A do tego dobra przysłona zapewnia nie tylko świetną głębię ostrości, ale również dobre doświetlenie zdjęć. To nie jest jedyny aparat, w jaki został wyposażony. Do dyspozycji mamy również 48-megapikselowy aparat, również od Sony, ale z szerokokątnym obiektywem obejmującym pole widzenia 114 stopni. To na wypadek, gdybyśmy chcieli objąć szerszy plan. Aparat ten ma też autofokus i funkcję makro, która z kolei pozwoli uchwycić mikroświat z bliska już z odległości 3,5 cm. Trzeci aparat fotograficzny to z kolei aparat z teleobiektywem, dającym bezstratne przybliżenie 3 razy, ale dającym również matrycowy zoom, który jest prawie że bezstratny, 6-krotny i cyfrowy aż do 120 razy. Aparat ten dysponuje 64-megapikselową matrycą i znowu optyczną stabilizacją, która jest bardzo istotna, kiedy robimy zdjęcia właśnie z dużym przybliżeniem, bowiem wtedy każde drgnięcie naszej ręki przekłada się na bardzo duży ruch w obiektywie. Zdjęcia, które widzicie w tle, wykonałem właśnie dokładnie tym egzemplarzem smartfona, zatem możecie się przekonać, że rzeczywiście aparat daje radę. Dla uzupełnienia mamy jeszcze 2 aparaty do selfie. W zewnętrznym ekranie 32-megapikselowy, wewnętrznym 20-megowy. One również doskonale sprawdzą się w fotografii. Ten wewnętrzny można również wykorzystywać do wideo połączeń, bo kiedy sobie ustawimy telefon w ten sposób, widać nas doskonale, a jednocześnie mamy wolne ręce. Jak zatem widzicie, bez problemu mogłem znaleźć argumenty, które przekonują właśnie za wyborem OnePlusa Open, oczywiście jeżeli szukacie składanego smartfona. Muszę przyznać, że debiut OnePlusa w tym segmencie, który no powiedzmy też ma coraz silniejszą konkurencję, coraz liczniejszą reprezentację na rynku, jest całkiem udany i ten smartfon naprawdę, wierzcie mi, jest wart zainteresowania. A na koniec mam dla Was małe pytanie. Producent nazwał ten smartfon OnePlus Open, czyli otwarty. I
zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem otwierany smartfon nie jest świetnym określeniem dla tego rodzaju konstrukcji. Co powiecie na zastąpieniu określenia składany smartfon określeniem smartfon otwierany? Mnie się podoba. Ale czy Wam? Dajcie znać w komentarzach. A ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i niebawem zaproszę Was na pełną recenzję OnePlusa Open. Zatem do zobaczenia!